materac, wcześniej podkład w czterech miejscach przywiązany. Panie szeregowy, został pan skazany przez Wojskowy Sąd Garnizonowy karą 2 miesięcy ograniczenia wolności. W warunkach zasadniczej służby wojskowej karę tą odbywa się w ośrodku w Ciechanowie. Do śmigłowca z lewej! Śledzimy cały czas. 5 sylwetek! Ognia! Do śmigłowca z prawej! 3 sylwetki! Ognia! Śledzimy go z lewej strony! Odbój! Odbój! Dla utrwalenia przećwiczymy jeszcze raz. Tak, zostałem tu doprowadzony. To po prostu no, szok był dla mnie. Od razu był zraz zajęcia, zapoznanie się ze wszystkim. Wspominam o kolejności. Za 5 wszystkich kroków. Strasznie wszystko mnie bolało jakoś tak od środka, nie wiem. Rodzinę mam. Chciałem w ogóle po prostu, no nie wiem, uciec to chciałem, bo myślałem, że nie dam rady, że nie wytrzymam. No, podstawową metodą właśnie wychowania żołnierzy to jest te szkolenie, które realizujemy. Oczywiście stosujemy również inne metody oddziaływania na żołnierzy, ale szkolenie jest zasadniczym sposobem, prawda, kształtowania charakteru naszych żołnierzy. Uwaga, instruktorzy! Zmiana grup w prawo! Zły żołnierz według mnie to jest taki, który nie chce identyfikować się ze swoją jednostką, który nie chce uczestniczyć w procesie szkolenia, który unika tego szkolenia, który uważa, że jest pokrzywdzony samym faktem, że odbywa zasadniczą służbę wojskową, który ma problemy z ułożeniem stosunków ze swoimi kolegami, również z przełożonymi, który w efekcie końcowym dokonuje przestępstwa, czy też łamie regulaminy wojskowe. Żołnierze nasi dużo maszerują. W zasadzie w prawie każdy dzień tygodnia pokonują odcinek około 18 kilometrów. Dodatkowo mają marsze miesięczne i marsze kwartalne na dystansie od 40 do 50 kilometrów. Bolą nogi na przykład po takim przejściu tylu kilometrów, nogi bolą. Każdy po tej targonii, po tym marzy tylko, żeby się położyć i spać na łóżku i spać. Pierwszą przepustkę dostałem po 4 miesiącach służby w tamtej jednostce. Pojechałem na przepustkę, już nie wróciłem z niej. To znaczy wróciłem, ale po 27 dniach. Powodem była moja rodzina, miałem żonę w ciąży. Brakowało pieniędzy w domu i trafiłem tu na 4 miesiące. Nieraz się myśli, w chwilach wolnych się myśli o rodzinie. Co oni robią, a co ja robię tutaj na przykład. Nie? No ale trzeba wytrzymać to. To są tylko 4 miesiące, wyjdę stąd i o tym zapomnę. To jest wszystko w ogóle nie do zniesienia. Ciągle te sprawdziany, niesprawdziany, wszystkie
wymarsze w pola, czołgania, nie czołgania. Nikomu nie proponował, nie radził tu trafić, bo jest szok, po prostu szok. Pierwsze dni, pierwszy tydzień, dwa to jest katastrofa po prostu. Uwaga, kompania! Grupa, dwa śmigłowce z południa! Do samolotu z północy! Pionowa! Pionowa, wyżej broń! Ognia! Odbój! Odbój! Sprawdzać pole minowe. Większy kąt, większy kąt. W ten sposób. Pod kątem 45 stopni. Tu właśnie rozwijać, tak? Tak. Wojsko powinno właśnie tak wyglądać, jak tutaj wygląda. Na przykład tutaj wszyscy się uczymy, jak powinno być w wojsku, a na przykład tamte jednostce ciągle tylko służby, warty. Szkolenia nie miałem takiego jak tutaj, tutaj jest szkolenie na przykład. Jak to zachowania różne na wojnie, tak jak dzisiaj mieliśmy na wybuch bomby jądrowej na przykład. Jakie zachowanie powinno być żołnierzy. Natarcie. Wszystko jest ćwiczone. Tak jak powinno wyglądać wojsko. Ogień na artylerii! Męczące. Po prostu każdy się denerwuje, aż się trzęsie. W duchu wszystko wyzywa bluźni. No właśnie tak. Poprawić hełmy. Każdy, na przykład my, obywatel polski musi spłacić dług wobec ojczyzny, a mnie wzięli do wojska i go muszę spłacić. W tej jednostce nauczyłem się szacunku dla starszych osób, starszych stopniem. I szeregowe obległości, prawo strony. Nie wiem. Nie wiem, jak to określić. Uwaga, drużyna! W kierunku wylot drogi na wysokość skrajnastu od prawego i lewego krótkimi skokami na przód! Na przód. Czuję, że w cywilu też się zmienię teraz. W odbyciu tej kary na pewno będzie inaczej. Nauczyłem się dyscypliny. I myślę, że coś z tego właśnie wyjdzie. Uwaga, drużyna! W kierunku wylot drogi na wysokość skrajna, co prawego i lewego, z krótkimi śrubami naprzód!
dobry żołnierz według mnie jest to taki żołnierz, który ma świadomość konieczności rzetelnego wypełniania obowiązków służby ojczyźnie. Jest to żołnierz, który przestrzega przepisów prawa obowiązujących w naszym kraju, który przestrzega zasady zawarte w regulaminie i innych dokumentach normujących odbywanie zasadniczej służby wojskowej. Jest to taki żołnierz, który angażuje się w działalność swego pododdziału, angażuje się w działalność szkoleniową i inną, również w działalność społeczną. Jest to taki żołnierz, który identyfikuje się ze swoim pododdziałem, ze swoimi kolegami, ze swoją jednostką. Nie, nie żałuję, że byłem na samowolnym oddaleniu. Jedynie żałuję tylko tego, że tu trafiłem. A tak to nie żałuję niczego.